Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki. Czas, byśmy sobie porozmawiali i pogadali na bardzo ciekawy i w sumie to mocny temat, z racji tego, że ten temat już poruszałem na swoim czytaniu komentarzy, oczywiście, ale teraz zagłębimy się troszeczkę dalej i weźmiemy sobie na przykład Ariane Grande, ponieważ ona w tym momencie nagrała filmik, w którym po prostu jasno i konkretnie mówi, żeby zaprzestać siania różnych dziwnych plotek. Oraz po prostu przestanie jej gnębić wręcz po prostu w mediach o to, że ona w tym momencie bardzo mocno, mocno schudła. Że wiecie, no ona mówi, że ona się dobrze czuje, że ona ma lekarzy i tak dalej, więc zaraz sobie o tym wszystkim porozmawiamy, ale najpierw na moim kanale możecie znaleźć coś takiego jak Rozdawajka, czyli program, w którym ja całkowicie za darmo rozdaję gry oraz karty podarunkowe o wartości 150 zł, więc grę możecie sobie wybrać do 150 zł, jeżeli nie będziecie mogli na przykład mieć karty podarunkowej do sklepu, ewentualnie jakieś tam, wiecie, Goga, Blizzarda i tak dalej, no to na przykład chcecie z tej konkretnej platformy grę, no to możecie do 150, tak naprawdę 9 zł, wybrać sobie grę. Następnie, jeżeli jednak gry Was nie interesują i wolicie coś bardziej przyziemnego, jak na przykład jakąś książkę, czyli możecie sobie poprosić na przykład o kartę podarunkową do 150 zł na Empika. Nie musicie mi wszystko, co mówię w tym momencie, nie musicie być nawet moimi subskrybentami. Wystarczy, że po prostu wejdziecie na mój kanał, klikniecie w playlisty i zjedziecie sobie w dół na playlistę. Znaleźć musicie rozdawajka, a następnie klikacie ją. Automatycznie was przerzuci do najnowszej rozdawajki, a tam już wyjaśniam, jak się zgłaszać, więc zapraszam serdecznie. Dobra, mamy teraz coś takiego, że Ariana Grande mocno, mocno, mocno schudła i każdy w tym momencie ocenia jej wygląd. Mało tego, jest wiele komentarzy, którzy po prostu wprost mówią, że może mieć jakiś problem psychiczny. No i to akurat właśnie uderzyło w nią chyba bardzo mocno. Jestem troszeczkę zdziwiony, bo Ariana Grande nie żyje tak naprawdę w social mediach od wczoraj, tak? To jest bardzo sławna osoba, to jest jeden z też z największych talentów na świecie, plus do tego jest jedną z największych celebrytów na świecie, więc jakby jestem troszeczkę mocno zdziwiony, że ona się tym przejęła. Oczywiście z drugiej strony, jeżeli byśmy na to spojrzeli, no to też media oraz ogólnie gazety, komentarze, kanały i tak dalej, troszeczkę zakłamują tą całą sytuację z racji tego, że po pierwsze ona sobie zdaje sprawę z tego, że ona schudła. To nie jest tak, że ona nie widzi tego, że schudła. Po drugie, ona nie ma żadnych problemów zdrowotnych z tego, co nam wiadomo, a jeżeli ma, to są one ukrywane. Po trzecie, ma sztab ludzi, którzy po prostu o nią dbają i ona jest pod kontrolą lekarzy, więc to też nie jest tak, że ona po prostu zaraz nam padnie gdzieś. A to, że schudła, czy komuś się to podoba, czy nie, mają prawo wyrażać swoją opinię z racji tego, że po prostu ona jest osobą publiczną. I mówienie komuś, że macie przestać mówić o moim ciele, jest raczej nierealne, bo w idealnym świecie oczywiście każdy by nie zwracał uwagi na twoją tuszę i czy jesteś gruby, chudy, czy nijaki. Nieważne to by było, ale w naszym świecie niestety jest jak jest i żyjmy naszymi realiami. No i osoba publiczna zawsze będzie komentowana i zawsze będzie doszukiwania i zakłamywana będzie rzeczywistość. Tak to już jest w naszym świecie po prostu. W swoich filmach często powtarzam, na przykład przy czytaniu komentarzy, że powinniśmy żyć własnym życiem i nie przejmować się życiem innych. Oczywiście jest to takie troszeczkę prostolinijne, ponieważ wiadomo, że jeżeli kogoś lubimy oglądać, jeżeli lubimy któregoś aktora, to się automatycznie angażujemy w to, jak on żyje i staramy się, żeby on żył jak najdłużej, ponieważ my chcemy go dalej oglądać. Wspieramy go finansowo, wspieramy go idąc po prostu do na przykład kina i oglądając go, wspieramy dzieła, które on tworzy i tak dalej. To jest wiadome, to jest normalne. Przez co ludzie też wspierając Ariane Grande pod kątem tego, że po prostu zawsze słuchają jej muzyki, kupują jej płyty, kupują koszulki, bluzy, chodzą do jej firm i tak dalej, no to powoduje, że oni też po części mają prawo ingerować w to, jaka ona jest, ponieważ oni się po prostu, są oczywiście w osoby, które się po prostu zwyczajnie o nią martwią i nie chcą, żeby jej się coś stało z racji tego, że po prostu ją uwielbiają. Z drugiej strony mamy osoby, które po prostu lubią sobie poniżać innych, no i też trzeba niestety być na to przygotowanym z racji tego, że ludzie tacy są. Czyli powinno się, ani się tymi, ani tymi nie powinno się przejmować. Nawet jeżeli ktoś się martwi o ciebie i mówi ci, że ej, słuchaj, schudłeś swój, to jest twoja sprawa. To jest po prostu twoja sprawa, że ty schudłaś, że ty schudłeś.
To jest twoja sprawa, że ty przytyłeś czy przytyłaś, bo ostatnio mieliśmy sytuację taką bardzo, bardzo mocną, że Selena Gomez przytyła. Ona przytyła przez to, że ona zachorowała, tak? Więc w tym momencie ona stała się dużo, dużo większą kobietą. A fakt, czy komuś się to podoba, czy nie, indywidualna sprawa. W moim osobistym odczuciu wygląda świetnie. Większą, jako większa kobieta. Nie widzę tam nic absolutnie, poza tym ona nie jest gruba moim zdaniem, ale na przykład dla wielu jest po prostu mnóstwo różnych komentarzy, kanałów i tak dalej, mówiący wprost, że ona super, super przytyła, że wygląda źle, że to, że sra. Więc ludziom się nie dogodzi, czy jesteś chudy, czy jesteś gruby, czy jesteś normalny, czy masz świetne ciało, czy nie. Zawsze się nie dogodzi. Dziewczyny, które po prostu ciężko trenowały przez na przykład rok, dwa, trzy, schudły do idealnych rozmiarów, dla nich idealnych, w tym momencie też mają różne komentarze typu: o, jest, tu masz za grube udo, tu masz za grubą rękę, tu wyglądasz jak mężczyzna. Kobieta, która trenowała ciężko, siłowo, ponieważ uwielbia to i na przykład trenuje coś, jest teraz postrzegana jako na przykład, że wyglądasz jak facet, bla 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 bla. Nigdy ludziom nie dogodzić, ale trzeba też mieć to na uwadze, że ludzie będą to mówić i to, czy dla nich to jest prawda, to niech sobie będzie. Ważne jest to, co ty myślisz i jak ty się czujesz. Osobiście uważam, że każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. Jeżeli ktoś wygląda dla niego brzydko, to ma prawo powiedzieć, że wygląda brzydko. Jeżeli wygląda dobrze, to ma prawo powiedzieć, że wygląda dobrze. Taki już jest świat, tak jest to skonstruowane. W idealnym świecie, tak jak mówię, byłoby wspaniale i nikt by siebie nie oceniał, ale nie żyjemy w idealnym świecie i nie żyjemy po prostu marzeniami. Żyjemy już w normalnym naszym rzeczywistym świecie, a osoba publiczna musi być jeszcze bardziej na to przygotowana niż taki zwykły Kowalski, więc jakby nie patrzeć, czy Ariana wygląda strasznie, w moim odczuciu oczywiście, że wygląda strasznie, nie wygląda kompletnie ładnie z racji tego, że jest potwornie chuda i wolałem ją z tych czasów, gdzie jeszcze była, wiecie, gdzie występowała w innych tam filmach, serialach, gdzie śpiewała i tak dalej, a w tym momencie wygląda moim zdaniem okropnie, ale to jest moja opinia i mam prawo ją wyrażać, tak jak każdy ma prawo wyrażać swoją. Więc w tym momencie chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że musicie być na to przygotowani, co ludzie powiedzą. Czy chcecie, czy nie chcecie, każdy może was ocenić, zwłaszcza jeżeli wstawiacie coś do internetu, jeżeli jesteście osobami publicznymi, tym bardziej z racji tego, że tam się pokazujecie. Ona też zarabia po części na swoim wyglądzie oraz talencie do piosenek, do muzyki i tak dalej, ale no nie oszukujmy się, na wyglądzie bardzo też dużo zarabia, ponieważ te zdjęcia i tak dalej, więc to też jest wszystko. To, że oczekiwanie przez to, żeby ludzie jej nie oceniali, jest nierealne i jest niemożliwe. Niestety, nie żyjemy w idealnym świecie, czy ona chce tego, czy nie, będzie oceniana i każdy ma prawo wyrażać swoją opinię na temat jej ciała z racji tego, że ona je pokazuje. Oczywiście komentarze nie są takie miłe, jak ja tu mówię, że na przykład moim zdaniem ona wygląda okropnie, bla bla bla, wygląda źle. Raczej tam są już też mocne, ostre komentarze przyrównujące ją do szczurów i tak dalej, ale trzeba być na to przygotowanym niestety, więc jakby nie żyjemy w idealnym świecie, tak jak powiedziałem, więc wydaje mi się, że przejmowanie się takimi ludźmi, którzy po prostu cię obrażają, a nie wyrażają swoją opinię, jest idiotyzmem. To, co teraz powiem, może być dla wielu z was kontrowersyjne i niezbyt przyjemne dla uszu, ale uważam, że jeżeli wy się przejmujecie tym, że obca osoba, której nie znacie, na której wam nie zależy i w ogóle nie macie z nią nic wspólnego, obraża was, mówiąc, że na przykład jesteś grubasem, jesteś chudzielcem, jesteś kościotrupem, bla 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 bla, jesteś bombaryłą, a ty się tym przejmujesz, to jest twoja wina. Z racji tego, że ty nie musisz się tym przejmować. Ten człowiek jest obcy, niech on sobie powie, co chce, a to, że ty się przejmujesz godzinami, latami i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie twoja sprawa. Jeżeli jesteś osobą dorosłą, jeżeli jesteś dzieckiem, ewentualnie nastolatkiem, nie powinno się do ciebie czegoś takiego mówić, bo nie jesteś jeszcze ukształtowany, ale jako osoba dorosła, to jest twoja wina, że ty się tym przejmujesz, ty jesteś osobą dorosłą, ty masz swój rozum, ty wiesz, czy się podoba sobie, czy nie, jeżeli coś ci się nie podoba, postaraj się to zmienić, chyba, że nie masz na to wpływu, no to zaakceptuj to, no bo nie masz na to wpływu. Każdy jest inny, każdy powinien żyć własnym życiem i nie przejmować się innymi. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie i takie rzeczy się zdarzają. Bądź na to gotowy, bądź na to przygotowany i pamiętaj, że ty jesteś kowalem własnego losu i ty po prostu, jeżeli się czujesz w swoim ciele dobrze, to miej w dupie po prostu zdanie innych. Ta jest moja opinia. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Co wy o tym myślicie? Czy mówię prawdę? Czy zgadzacie się ze mną, czy nie? Oczywiście na moim kanale macie prawo wyrażać swoją opinię jak tylko chcecie i
co chcecie, możecie mówić, absolutnie nie zabraniam nikomu wyrażenia swojej opinii. Ja tak uważam, to jest moje myślenie, czy ono jest błędne, czy nie, tak naprawdę to dla każdego indywidualna sprawa. W moim osobistym odczuciu wydaje mi się, że to jest prawidłowe, ponieważ no, ludzie są jacy są, trzeba to niestety zaakceptować, przy okazji potrafić też docenić samego siebie i znać swoją wartość. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i do następnego.